Dokładnie, ciężki tydzień, natomiast dzisiaj było jedno założenie, wyjść na boisko, grać jak w każdym meczu o 3 punkty. Założyliśmy sobie przed spotkaniem, żeby nie patrzeć wstecz, tylko to, co jest przed nami, najważniejsze, wrócić do standardów, to, co wykonywaliśmy najlepiej. Jako zespół dzisiaj pokazaliśmy i charakter, i najważniejszy cel, który osiągnęliśmy, to 3 punkty. Patrząc na wcześniejsze spotkania Jagiellonii, bardzo dobrze poukładany zespół taktycznie. U siebie pokazujemy, że te zespoły, które tu przyjeżdżają, to nie mają takiego komfortu gry. Dobrze zorganizowany zespół Śląska. Jak będziemy tak pracować, jak pracujemy w meczach u siebie, to tu się nie obawiam niczego. Natomiast, tak jak powiedziałem, no trzeba patrzeć pod kątem przyszłości. Wiadomo, gdzieś tam docierają do nas informacje, że na wyjazd zagramy inaczej i tak dalej. Nie, my mamy jeden cel, 3 punkty w każdym meczu. Ale no czasami no niestety no nie jesteśmy w stanie, zespoły są albo lepsze, albo lepiej zorganizowane i wygrywa ten, który wykorzystuje błędy. No, patrząc przez pryzmat 2 lat, których tutaj pracujemy, nie wiem, 3, może 4 mecze przegraliśmy w tym okresie. W tamtym sezonie bodajże 2 tylko u siebie, także to świadczy o organizacji tego zespołu, jak tutaj pracujemy. Jeżeli będziemy z założenia taktyczne wykonywać w taki sposób, jak to realizujemy tutaj, to tak jak mówię, to będziemy mocni. No niestety, no, nie ma frajdy grać przy pustych trybunach. Piękny stadion, no jednak ten kibic gdzieś tam w tych trudnych momentach tak samo i pociągnie. Atmosfera meczu jest zupełnie inna. No, tutaj gramy jakby sparingi. No niestety, no, są takie realia, jakie są. Musimy się do tego dostosować i musimy niestety grać bez publiczności.